Zbudowali własną konstrukcję pływającą i przepłynęli Odrą z Raciborza do Kędzierzyna-Koźla. Pływadła to największa tego typu impreza w Europie, gdzie można oglądać niecodzienne jednostki pływające. A podziwiać było można dom odwrócony do góry nogami, wikingów czy kombajn. Na mecie tegorocznego spływu był Jakub Słupecki. Liczy się nie tyle funkcjonalność, co kreatywność przy budowie swoich pływających jednostek. Pływadła po raz 25 zawitały do Kędzierzyna-Koźla. A ze mną jest organizator wydarzenia, pan Bronisław Piruk. Dzień dobry, panie Bronisławie. Witam serdecznie widzów Telewizji Polskiej. Widzę, że tutaj, jeżeli chodzi o tegoroczne pływadła, to naprawdę frekwencja niesamowita. To kolejny rekord pobity, kolejna duża ilość ludzi na wodzie, ale najbardziej cieszą te piękne, wspaniałe pływadła. Co roku ta inwencja, pomysłowość tych budowniczych, oni od stycznia już budują, składają, robią tak dalej, żeby przez te dwa dni przepłynąć tą rzekę, to jest też sztuka, i tutaj się pokazać na szkwale w Kędzierzynie-Koźle. No, w tym roku mały jubileusz, po raz 25 przepływają państwo właśnie z Raciborza. Tak, proszę Państwa, to już takie niedomyślenia, 25 lat, no naprawdę to jest wzruszające dla mnie. Skąd się wziął w ogóle pomysł na organizację takiego wydarzenia? Ach, to pomysł się wziął po wielkiej powodzi. Wtedy to się wszystko się działo, woda była brudna, brzydka i pomyślałem, że trzeba zrobić cyrk na wodzie, żeby za tym cyrkiem przyjdą dziennikarze, a za dziennikarzem są politycy, dzięki którym można zrobić, że znów zbudujemy zbiornik, czy most Grzegowice-Ciechowice, tak, czy może most, uda się most, jak most Biera-Macisek, przecież też dzięki nam zrobiony. A teraz się będziemy starać o kładkę przewóz Dziergowice. W ramach tego wszystkiego w tym roku po raz pierwszy już nie tylko z Raciborza, ale również z Rybnika państwo wystartowali. Tak, nie, to już jest tak, że to rudą z Rybnika, z innych, część kajaków płynie z Ostrawy, bo myśmy pierwsze spływy robili z Ostrawy. Nie było jeszcze tego Schengen, więc celnicy i straż stała w Odrze do połowy, w chałupkach, tam na Bochuminie chałupki tam stali, myśmy przepływali, pokazali do wody i płynęliśmy dalej. Jeszcze na kajakach czy na innych takich małych pływadełkach, bo tam są potem te do przenoszenia rzeczy. Wielkie pływadła są od Raciborza, bo tutaj już normalna rzeka płynie. To jest nasza Amazonka, ona ciągnie, przecież tutaj masa dekoracji się niszczy, te drzewa wszystkie, to są prądy, boje, kamienie, jest czym walczyć, także pływadło, które jest słabo zrobione, nie dopłynie, nie ma szans. No właśnie, to jeżeli chodzi o budowę samych jednostek, to je naprawdę można zaobserwować w niektórych przypadku naprawdę niesamowitą kreatywność. Jakie trzeba mieć umiejętności do tego, żeby skonstruować taką jednostkę wodną? Wyobraźnia ponad wszystko. No oczywiście trzeba wiedzieć o wyporności z jakieś parę rzeczy, na czym to postawić, czy to się nie utonie, nie przewróci i tak dalej. Takie rzeczy. My, jak ludzie budują, to dzwonią, więc informujemy, jak to robić, co robić, gdzie uzyskać materiały. Nie? Już od stycznia właśnie budują, kompletują, starają się, stroje szykują, tak? Piosenki piszą, tak jak tu zresztą dzisiaj było. No cieszy mnie, to jest to jakaś taka potężna integracja tych ludzi od Raciborza do Koźla, a tego nam potrzeba. Uśmiechu, radości, innowacji i do przodu. I tego samego również ja Państwu życzę na co dzień. Jakub Słupecki, Kurier Opolski.